Dawid, ty będący w showbiznesie przeżyłeś już nie jedną dramę i nie dwie. Jak oceniasz to, co dzieje się teraz z Pauliną Smaszcz, która wypowiada się cały czas? Ja niedużo słyszałem o tej sytuacji, ale myślę, że sytuacja pewnie się jakoś zaogniła, bo Paulina... bo to chodzi o ten romans, tak? Męża Maćka, Pauliny, tak? Zacznijmy od tego, że to już jest od wielu lat jej były mąż, to raz, a dwa, teraz też Paulina wypowiadała się odnośnie Jana Hofskiej, Izabeli. Ach, okej. Znam Izę, znam Paulinę, lubię obie panie. No nie wiem, ja nie bardzo jestem w dramach i nie bardzo jestem w tematach. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że Paulina nie jest z Maćkiem. Żartujesz. Naprawdę, przepraszam, nie wiedziałem. Ja po prostu... Nie interesowałem się tym za bardzo. Ale no, kiedy się dowiedziałeś, że nie są razem? Teraz? Jakoś z tydzień temu. Fantastycznie. No to powiem ci, że tak 3 lata cię ominęło chyba. 3 lata z życia show biznesu polskiego mnie ominęło. No teraz żałuję. Słuchaj, ale bardziej jeżeli chodzi na przykład o sam fakt tego, że jest to tak publicznie komentowane. Ty jako osoba, która jest w tym świecie, uważasz, że lepiej załatwiać pewne sprawy po cichu? No wydaje mi się, że to już jest kwestia bardzo prywatna i osobista, jak człowiek załatwia swoje sprawy. Aczkolwiek w pewnym momencie jakby postarałbym się zrozumieć byłą, rozumiem, partnerkę. No jednak może wiecie, no może jest tak, że stara miłość nie rdze wieje. Może jest to jakaś sytuacja, która nie jest do końca załatwiona między nimi. No i przykre, no ja uważam, że każda kobieta i każdy mężczyzna w takiej sytuacji powinien iść do przodu, budować nowe życie, bo naprawdę szkoda czasu na rozpamiętywanie rzeczy w taki sposób może.